No siemanko, tu Brylu. No dzisiaj dzik zniesie się na wyżyny swoich możliwości. Jak już widzieliście na miniaturce, no będzie co ciągnąć. I powiem wam, kurczę, troszkę się napoci ta mała maszyna. Także zaraz zaczynamy i zobaczycie, jak to jest naprawdę z tą siłą uciągu dzika. Także ruszamy. Specjalnie na tą okazję założyłem obciążniki. Trzeba było odkurzyć. No bo cały rok jeździłem bez obciążników, jak ktoś może zauważył na filmie. No bo nie były potrzebne, żeby tam gdzieś przejechać przyczepką, nie wiem, z warzywami, czy tam po polu z opielaczem, to też nie potrzeba. Nie było problemu, żeby się tam gdzieś kopał. Zresztą w polu miękko to lepiej nawet jak szedł wierzchem, że tak powiem, niż miałoby tam się wbijać, ubijać i tak dalej. No, przygotowane, paliwo zalamy, czekamy na naszego kierowcę i zobaczymy zaraz, co to z tego wyjdzie. O, już przyjechał. Teraz będziemy próbować. Teraz maszynę trzeba odpalić, żeby się zagrzała. Dziku, nie chowaj się, wiem, że dasz radę. Chciałbym, żebyśmy ustalili jakieś zasady, nie? Jakby było ci za szybko, to albo trąb, albo wyskakuj. Nie, ja ci go zostawię na wolnym obrotach, a ty sobie rób co chcesz. Aha, czyli musi być odpalony, bo wiadomo, nie ruszę, jak będzie zgaszony. Dobra, bo zaraz ktoś się doczepi, że mi pomagałeś, jak bym cię pociągnął. Komplikacje są. Chcesz bardziej słuchać twój ciągnik i swojego mana. To co? Nagrywasz. Nagrywam, no muszę, kurde. No. A to ucho wytrzyma? Wytrzyma. Bo wiesz, jak ja się bujnę, kurde, to... Ja mówię, jak ktoś, to albo trąb, albo skacz. Dobra. Chcieliśmy się przenieść na asfalt, bo tamten, patrz, tir jedzie, kurwa. Dzięki wielkie! No i widzicie, jak to wyszło. Tutaj, na błocie i na zmarzniętej ziemi nie bardzo. Ja się ślizgał. Tylko tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że jest troszeczkę dołek. I trochę stał w dołku, nie? Jednak koniem. No i zobaczcie, normalnie jakby było lato, by była puszczona ziemia, to tu by była dziura, a tutaj o. Skakał po prostu. Są ślady, jak się kopał dzik. Nawet nie ma bardzo widać, po prostu się ślizgał na tym, zmarznięte jest, o. Był przymrozek. A na asfalcie poszło. Więc... 1-1 można powiedzieć. A trochę się bałem, wiecie, też szarpać, kurczę, bo linka taka nie była zbyt mocna. Postraszył mnie, że jak szyba mu strzeli, to... No, wiecie, chyba dzik tyle nie warty, co ta szyba w tym tirze. No dobra, także taki króciutki, ciekawy filmik. To by było na tyle.
Ja chowam maszynę zaraz do garażu i to będzie wszystko. Także dzięki bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.